Witam ponownie ludzie z kawy opcji izolacja. Mamy za zadanie uciec z tego miejsca, co nie jest łatwe, bo non-stop nas coś zjada, więc może tym razem spróbujmy nie zginąć. Chryste, jak mam głośno grę ustawioną. Jesus. Mam latarkę, więc ją użyjmy. Czy ja w dobrym kierunku uciekam? Oczywiście, że w złym, bo to ja. Ostatnio szło po prostu bosko. Ten facehugger na końcu. Skutecznie zniechęcił mnie do kontynuowania grania tamtego dnia dalej. Mam nadzieję, że dzisiaj się to nie stanie. Wow, okej, właśnie, a w liku mowa. Tia, i chciałem was przeprosić za to, że ostatnio mi się zdarza przeklinać częściej. Nie wiem, czy zauważyliście, ale dosyć na wysokich obrotach. Jezu! No chyba cię powięło. Okej, na wysokich obrotach muszę lecieć. No plus ta gra jest miejscami naprawdę stresująca, więc wybaczcie mi za kloakę. Postaram się unikać tego. Dobra. Wyjdźmy z tego miejsca. Mam nadzieję, że dobrze idziemy. Mam nadzieję, że nic nas nie zeżre. Jezus, tu chyba był gdzieś szyb wentylacyjny, który ostatnio nas załatwił. A ja plazłem w tym kierunku, bo mam iść tutaj. Szybciej, Ripley. O! Nie. To było bliskie. Porażki. Okej. Zgaś latarkę na razie, Ripley. Dziękuję ci bardzo. Lewo, prawo, lewo jest puste. Dobra, tu mamy iść tędy. Okej, ludziska. Okej, ludziska. Jesteśmy tylko my tutaj, a to jest tylko gra. Nic nam nie grozi. Te krzyki, co to, skąd te krzyki się biorą? Czy to są ludzie, którzy są w kokonach? Wołający o pomoc? Wow. Chciałbym wam pomóc, ale jak widzicie, sam sytuacji najlepszy nie jestem. Mam nadzieję, że... O nie. Tak nie gramy. Poszła. Nie mogę się obrócić od ciebie tyłem. Dobrze. Go, Ripley, go. Jesteśmy tak blisko celu, naprawdę. Czemu to wisi w powietrzu? Co tu się dzieje? Nawet nie chcę wiedzieć. Nie będę na to zwracał uwagi. Okej. I nagle dźwięk jakby się zepsuł. What the fuck? Udało się, ludziska. Bez większych przeszkód. Dzisiejszego dnia osiągnąć sukces. Coś jest nie tak. Coś czuję, że gra zamierza tutaj sprawić mi przykrość nikomu. Ripley, you've put yourself in enough danger today. I can power up all the cores, overload them, and then initiate a reactor purge. It'll destroy everything down there. Look, I'm not trying to persuade you out of this, Rip. I'd just like it if you didn't die. This is what's gonna happen. There are emergency overflow circuits that feed excess power into the local capacitor banks on each tower. If I decouple them and discharge the system, the purge will be external. The nest is right in harm's way. I have no clue what you just said. Just find something to hold on to. Okej. Ja też nic nie zrozumiałem, Ripley, ale świetny plan. Oprócz tego, że widzę, że tutaj są androidy. Dobra. Co ja mam zrobić? Mam przeciąć rdzeń alfa, przeciąć rdzeń beta. Pójdziemy zgodnie z... Kto się pyta, co ja tu robię? No jak to co? Zamierzam zniszczyć to miejsce całkowicie. Pójdźmy w kierunku alfabetycznym. Zobaczymy, czy to się uda. Dopak? No jest tam, skoczy sobie. Wolałbym go zabić, zanim nie zrobił krzywdę. Więc... Kucniemy, nadujemy kokownicę i liczę na headshota. Headshot. Dobra, przeładujmy ją. Nice. Co ty miałeś sobie? Element B, wow. By the way, czy my możemy zrobić sobie... Ripley? Masz tu kolejną ofiarę. Headshot. Dziękuję. Jeszcze jeden? Ile was tu jest? Więcej was projektanci nie mieli? O Boże, Bungo, piękny strzał. 10 na 10, Zbigniew Wodecki poleca. Przechodzisz dalej. O, dwóch na raz idzie. Co tu się dzieje? Dobra, ten padł. 5 pocisków nam zostało. Mam nadzieję, że to nie jest konieczne do przejścia gry. Czemu nie ładujesz, Ripley? Pospiesz się odrobinę, robi się ciemno. Właściwie to wiem, co zrobię. Gdzie zwraca? Otwórz racę. Co ja robię?
No nie ma sensu. Postaraj się jej nie zrzucić na dół. Okej. Dziękuję. Strzelbą tego wykończymy, zobaczymy. O, ty świnio, poważnie. Poważnie. Dziękuję. Chryste. I tym sposobem pozbyliśmy się większej ilości pocisków niż planowaliśmy, ale... jak się mówi, trudno. Części mamy. Dlatego przeszukaliśmy. Apteczkę chciałem zrobić. Mam nadzieję, że nie jestem pod presją czasu. Nie czuję się, jakbym był. Więc załóżmy, że nie jestem. Konstruuj. To jest dosyć głośno w tym miejscu. Dobra, wróćmy do strzelby, załóżmy. Chwilowo. Jest naładowana strzelba, jest naładowana. Okej. Okay. Jest ciemno, cudownie. Bateria do latarki jak zwykle się zużywa szybciej niż powinna. Dobra. Przeciążamy to wszystko. To jest zrobione. Teraz gdzie mamy iść? Rdzenie alfa jest przed nami. Miałem to robić alfabetycznie, nie zrobiłem. Fuck yeah. Cały ja. Tej rdzeń. O Boże, jak ja to lubię. Jak to się robiło w ogóle? Mamy zrównać wartości, tak? Na zasadzie jakiej? Aha, no to samo na górze, co na dole, tak? Jak rozumiem. Enter. Blokada. Czy ja coś zepsułem? No, chyba nie, dobra. I tu mamy ostatni rdzeń do przeciążenia. Nie wiem, co się dzieje ludziska, ale założę, że jest fajnie. O matko, to stała migówka. Durna. Poważnie. Okej, okay, udało się. Przeciąż rdzeń beta, czyli to trzeba było jednak jakieś kolejności odpowiednie robić, tak mi się wydaje. Jak mówiłem, nie wiem, co się dzieje. Jestem w tym momencie w amoku kofeinowym. Wow, przyznałem się do tego. Go. Idziemy. Go, Ripley, go! Kocham się. Dobra, co teraz? Przeciąż rdzeń beta. Ja już tego nie robiłem. The fuck? The fuck, jakby to ktoś powiedział? Mianowicie ja. Najwyraźniej mamy gdzieś... tu iść. Oj, cudownie. Jak ja to robiłem? Spacją, enterem? Już nie pamiętam. Bo oczywiście to, co jest na dole ekranu, nie jest prawdą ludziska. Nie chcę wam nic mówić. Czekaj na mnie! Nie, enter? Tak, enterem coś robi, nie e. Czy coś za mną jest, że taki dźwięk wychodzi? Fuck. Okej, okay, udało się. Jeszcze jeden, mam nadzieję. Pospiesz się, Ripley. Ripley, come on. Nie zawiedź nas. Kochamy cię wszyscy. Przynajmniej 2000 osób to ogląda, więc na miłość boską. Jest, okej. Okay. I co teraz? Przeciąć... beta. O, coś tu leży. Ja chyba robię to źle. Pewnie sporo hejtu zgarnę za to. Och, te internety. Dobra, tu jest. Okej. 79. 68. Enter. Blokada. Okej, okay. Przykryjmy moc do rdzenia centralnego. O, wpyta, że ty jego macie. Cześć koledzy, bomba rurowa. O, świetnie, nie mam bomby rurowej. Proszę nie biegać. Spierdzielaj ty, wariacie. No, gdzie jesteście? Dosyć daleko, bomba rurowa. Konstruuj bombę rurową. Ripley, proszę. Dziękuję, wykonano przedmiot. Okej, okay, świetnie, gratuluję. Gratulacje, stałem kolacy. Ilu was jest? Raz, dwa... Tam jest trzeci, się świeci, dobra. Spróbujmy ich zaciągnąć do jednego miejsca. Mniej więcej, może na przykład tutaj. Czy to będzie ciężkie, bo... Dobra, spróbujmy ich ominąć tędy, co jest oczywiście... zakończyło się porażką. Nie umieraj, Lipi. O Boże, nie! Dlaczego ja to zrobiłem? Fuck you, Bungo. Okej, okay, zyska, jestem tutaj, sorry za tamtego derpa, nie wiem, co by mnie wstąpiło. W każdym razie, zrobiliśmy to wszystko, co do tej pory wcześniej było, nie licząc rdzeniu betu najwyraźniej.
Przygotowałem minę, właśnie to bombę rurową i mam nadzieję, że tym razem przeżyjemy to wszystko. Gdzie ja jestem? Czy ja widzę już tam w tle naszych kumpli? Nie. Troszeczkę nie zużyłem pocisków do kołkownicy, więc może się uda. To mamy zrobić? Co tu się działo? O matko, mamy zrównać te 40-14? O shit. Tak. Enter. Ok, blokada. Pięknie. Gdzie są nasi kumple androidy? Nasze laleczki. Czaki. Nasze zmory piekielne. Dobrze, że nie ma obcych tutaj. To było dopiero zabawne. O matko, znowu ten horror. Znowu horror. Znajdywania numerków. O, i znowu ten dźwięk. Nice. Tym razem dużo szybciej. Mam nadzieję, że nam pójdzie to. Dawaj numerku. Szczęśliwy numerek dla mnie, proszę. Gdzie jest szczęśliwy numerek? Szczęśliwy numerek jest. Okej. Okay. Sterowanie awaryjne. Przekrój moc do rdzenia centralnego, jasne. O, witam panów i panie. No, to zadziałało kompletnie tak jak chciałem. Ważne, mitoczowie nie zadziała, kółkownica za to jak najbardziej. Czy nikt nie zginął od tego? Jesus! Dobra, jeden załatwiony. Przeładuj tą broń, Ripley, nie rób sobie jaj ze mnie, kobieto. Dziękuję, podziękował. No, czterech idzie. Z udolną żywnością. Okej, okay, przeładuj. Czy was jest nieskończona ilość? Czy ta gra naprawdę takie tanie sztuczki wykorzystuje? Okej. Okay. Przeładuj broń. Przeładuj broń, dziękuję. Jeszcze jeden inlet. Zaraz będziemy o lobotomię. Nie masz mózgu. Nigdy nie miałeś. Właśnie miałeś, tylko sztuczny. Oh well. Oh well. Coś mi się dzikiego. Naprawdę? Jakie biedaki teraz? No. Strzelam dwa pociski. Okej, gdzie mam iść? W tą stronę zapewne. I później... Okej. Prosto przez ciebie, to powinno się udać, to powinno się udać. Napięcie rośnie z każdą sekundą. Czy Bungo przeżyje? Właśnie, czy Ripley przeżyje? Czy nie da się zabić? O, coś tu jest. Weź to. O! Materia do latarki, jak najbardziej, daj. I to, przekieruj moc do rdzenia, czy co tam było napisane. Aktywuj proces czyszczenia ze stanowiska kontrolnego. Gdzie jest stanowisko kontrolne, na miłość boską? A matko daleko od nas, ale damy radę, damy radę, damy radę. Come on, Ripley. Wszyscy w ciebie wierzą. Weź to, może się przydać. Mogę zrobić kolejną... Bombę dymną? Nie, bombę rurową mogę, o. Dobra, no, nasza. Skonstruują. I potrzebna mi jest jeszcze apteczka dodatkowa. Cholera, nie mam materiałów. Jesteśmy bez apteczki na razie. O. No, niedobra wiadomość. Prawda niedobra. Nie wiem blisko naprawdę, czy ta presja czasu tutaj jest. Czy po prostu mogę sobie w swoim tempie robić wszystko, no ale założę, że jest presja czasu, więc się spieszmy. Też sam się, jak już mówiłem wcześniej, chyba nie czuję, jakby było. Dobrze idę? Źle idę, panie Bungo. What? O, tu jest możliwość zapisu w ogóle, zróbmy to. Nie, to nie jest możliwość zapisu, shit! Jak zginę, będę musiał to robić od nowa, poważnie. Czy ja mam tędy iść? To jest trochę dziwne. Może mam zejść na dół jakoś? Tak to wygląda, jakbym miał zejść na dół. Jakimś sposobem. Szkoda tylko, że nie wiem jak. Okej. Okay. Czemu mnie zamknęliście? Jak ja mam tędy wejść? Co tu się dzieje, ludziska? Może mam latarkę. Przynajmniej tyle. Latarka jest podstawą mojej egzystencji w szybach wentylacyjnych. Jedź na górę, Ripley. Ile nam jeszcze zostało czasu? Pewnie nieskończona ilość. Lewo. To jest inna droga. Dobra, nasza. Mamy dodatkową baterię do latarki, więc też nie jest źle. No i co? Tu mam zejść? Chyba tutaj, okej. Okay. Ta. Bosko. No i tu mamy schody na dół. Jest. Rozpocznij czyszczenie za pomocą up and down. The fuck? O co tu chodzi?
Chętnie bym rozpoczął oczyszczanie, enter. Co ja robię? Co ja robię? Jak ja to mam robić? Bliska pomocy. Okej, okay, okazało się, że to zrobiłem, nie wiem jak. Oczyszczanie. Ricardo, I'm about to purge the nest. Hang tight. O, ja też się będę trzymał. Będę się trzymał, będę się trzymał. Bardzo mocno. Mam się trzymać mocno? Czy mam stąd iść? Ripley, pomocy! Pomocy! Panika, panika, panika. Nie mogę stąd wyjść. Czy mam się patrzeć przez okno po prostu? Albo... O nie! Okej. Okay. Okej, okay, ludziska. Logika pana Bunga. O, oh, nice. To zdecydowanie... jest zapewne bolesne dla mnie, no? Myślę, że jest żelem bardzo. Pan obcy. I pan drugi obcy. Pan trzeci obcy nawet, którego pewnie na YouTubie nie będzie. Pan czwarty obcy? Wow! Ripley, masz tylko dwa pociski, ale masz dużo metaczałnia, dobra. Wyciągnijmy też ognia. Udało się, czy nie? Czy one uciekły wszystkie z tego gniazda? O Boże! I'm sorry, Ricardo. Just step back to the Marshall Bureau, Rip. Please. Jasne. Wróć do Ricardo. Jest... O Boże. Błagam cię, gro. Poważnie. Trzy sztuki. Na detektorze ruchu były. Cztery, pięć. Fuck you. Nie na moje siły, gro. Poważnie. Wiecie co, zgadajmy się, skoro już mamy ewidentnie przerypane, to się zgadajmy. To jest chyba dobry pomysł, co? Zgodzić się ze mną, gdzie mam w ogóle iść? Przez siebie, dobra, nasza... No, co, co? Okej, okay. Udaj się do środka medycznego. Okej, okay. I tak przed nami to jest. Dobra, dobrze się składa. Okej, okay. Okej, okay. Ripley. Ripley. Scanmet Tower. Cholera, gdzie ja miałem lecieć? Udaj się do środka medycznego. San Cristobal. Tutaj? Serdecznie ten dźwięk. Możliwość zapisu. O tak. Ameno. Amenodore. Dobra. Świetnie. Dobra, mamy zapisaną grę. Co teraz, co teraz, co teraz, co teraz? SkyMed Tower. Udaj się do ośrodka medycznego San Cristobal. Stacja tranzytowa. Jestem w tej stacji tranzytowej. No, to jest prawdopodobnie bez sensu. SkyMed Tower. Bez sensu. Bez sensu. Destination to nie to. To nie to. Załóżmy, że to. Przywołajmy ten tranzyt. Już nieraz mieliśmy ten problem, tak mi się wydaje zresztą. Poczekajmy trochę. Zobaczymy, czy to jest to miejsce. Holy shit. Czy jedzie ta winda dzisiaj? Weźmy części. Czy mogę zrobić apteczkę już? Dalej nie. Ale dalej nie mam części. Weźmy też ognia, przygotuj Ripley, bo ja wiem, co tu się zaraz wydarzy. Przynajmniej mamy zapis zrobiony. Jezus, ten dźwięk. Przerażający. To nie na moje nerwy. O nie. O nie. Come on. Szybciej. Wiesz, że cię kocham, Ripley. Weź do środka. Mam nadzieję, że w dobrym kierunku pojedziemy.
Mam wrażenie, że w złym, ale wiecie, jak to się mówi. Herpa depa. Dobra. Dokładne osiągnięcie Co? What? Nie zdążyłem przeczytać. Ale dobra nasza, przynajmniej przeżyliśmy to. Teraz kolejne miejsce zapisu musimy znaleźć. Będzie pięknie. Będzie pięknie. Tak, sprawdźmy, czy coś ciekawego w tej windzie jest przy okazji. Chociaż chyba już ją odwiedzałem nie raz. Czy udało się do comms? Jestem tutaj, ale byłem za późno. Apollo's recovered from the reactor purge and locked out external comms again. Damn it. So why'd you send me here? Plan B, Rip. See, before I left, the system showed a ship approaching Sevastopol. I think it's the Inusadora. Mm-hmm. Marlo managed to send out his auto codes to call it in while comms were temporarily open. We've got to get to it. Is it docking? No, but it's in a holding position nearby. Head for the ambulance bay. The shuttle's a really short range, but they'll make it. Got it. Jasne. Ambulans krótkiego zasięgu. Ambulans krótkiego zasięgu. Gdzie jest? Co to był za dźwięk? Nikogo nie ma przy nas. Ambulans krótkiego zasięgu. O Jezu, daleko od nas. To znaczące odległości są naprawdę. Shit. Dobra, Lipi. Musimy mieć teraz jaja ze stali. Mamy trochę paliwa, właściwie nawet więcej niż trochę, powinno wystarczyć. No dobra. Może nie będę biegał, ale nie będę też się skradał. Damy radę. Może nie damy radę. 70 stóp, 40 stóp, 20 stóp. 20 stóp. Użyj palnika jonowego lipi. Obce ważą oczywiście przybyw wentylacyjnych, to jest nowość. Dobra. Może dźwigni i w dół, dobrze. Jest też ognia. Weź te części, weź detonator. I cóż przed nami? Tuż przed nami jest cel. Jak z detektorem ruchu? Nic nie wykrywa, okej. Dobra nasza. Mamy iść tutaj, tak? Jak to wygląda? Dobra. Go. Mam nadzieję, że dobrze wlazłem. Chyba. Cholerawie tak naprawdę. Okej. Wszystko jest pod kontrolą. I co teraz? Znaleźć ambulans w doka... Okej, San Cristal. No, tu też byliśmy. Wszędzie byliśmy już. O, te doki też nie są zbyt blisko nas. Jak to jest z ruchem? Ten Marlo. No. Ale tu ciemno. A, i oczywiście w złym kierunku polazłem. GG, Boningo, GG. Może mam jedną dodatkową latarkę. Właśnie tu baterię. Idź tutaj. Mamy iść tędy i na górę. Ta. Dobra. Okej, weź ten czujnik, czemu nie? Na razie nie. Jedną stopę ode mnie coś jest? To fuck. Oh shit. Nie. Wow, gro. Dobra, wiecie co? To jest przerażające. Czy ja słyszę znowu kamery? O matko. Słyszę znowu kamery. Tędy nie przejdę, więc musimy iść w lewo. Pewnie mi się, że ten gość nic nie ma, miał rację. Dobra. To miejsce nie jest tak przerażające, jak było. Wcale! Idziemy dalej. Come on, Ripley, nie daj się złapać. 70 stóp ode mnie. 67, dobra. Poważnie. Powiedz mi, że masz jeszcze ten kostium na sobie. Masz ten kostium na sobie. Słuchaj, spierdzielajmy. I tak się cieszę. Przeładuj kąkołnicę, Ripley. O, na pewno. A ja ci zrobię dziurę we łbie.
Oj, to był duży hałas. Przełożę tą broń. Co masz przy sobie? O, fuck! Yeah.